Żebyście, aby nic nie obiecywał. On w kółko, a nie pyta. Na nic to jego pytanie. Jutro Ania w świat odleci. Co to za przestój? Człowiek się żegna z życiem, panie dyrektorze. Z panem Bogiem lepiej nie chodzić na przełaj, przez państwowe. Widocznie im się bardzo spieszy, jak idą na skróty. Gdyby nie pan, nie trzeba by było księdza wzywać. Ja, co to ja, lekarz jestem? Jak mogliście tak dziadkowi powiedzieć? Komisji! Znalazł wyjście. Ucieczkę do nieba. Kto to? Pawlak. Ale ja pytam o żywych, panie dyrektorze. Po co ci to patrzenie? Za miesiąc kończysz staż i wyjeżdżasz. Och, synku. Co? Nie podoba się? Nie, gdzie już tam ładny. Tylko, żeby on tego nie widział. Kiedy pogrzeb? Nie skąd wiedzieć. Jak to? Nie znasz ojca. Przecież sam o wszystkim chce decydować. Przecież nie żyje. A ktoż to wam ci powiedział? Myśmy dostali, że umarł. Morzęciu, przecież ja napisałam umierający. Ludziska powiadają, że poczta u nas powolna. Złożę reklamację. Marek, zostaw. Głupia sprawa. Nic tylko na was czeka. I o Anię pyta. Serce. Komisja. Jaka komisja? Co mama? Chyba konsylium. Komisja rolna była. Obejrzeli gospodarkę i ojca i powiedzieli, że on nie przyszłościowy. Dlaczego? Że już stary. Następców nie ma. Mareczku, przecież to są ślinki. Co się mama dziwi? Skąd ma wiedzieć? Dobrze, że on tego nie widzi. Świece zgasły. Zły znak. Biedne dziecko. Tak z nim źle. Pospieszyliśmy się i państwo, i ja. Ile pali? 5. Nieźle. A mój warbul 10. A to? To dla dziadka. Oj, prędko się uwinęli, żeby mnie pochować. A to co się znaczy? Wieprzka będę szlachtował. Ale cóż to jest mój wieprzak? Na konsolację. Po kim? Toż po tobie, Kazmierz. Czy ty się czasem nie pośpieszył, a? Toż ty sam mówił, żeby było jak naprawdę. Wieprzak miał być twój, to raz. A jeśli tylko miał przymierzyć do śmierci, to dwa. Jak on księdza ujrzał, to od razu zrozumiał, że już pora na ciebie. Ale zostaw tę robotę. Poszedł wam na swoje podwórko. Bo jak się znerwuje, to takie stypy cię wyprawia, że cały naród będzie cię zazdraszczył. Ty konusie, ty. Konusie? Czekaj! To po coś martwistom, żeby znowu wojnę zaczynać. Wolny! Dziks!